No i zobaczymy, zapowiada się pasjonujący finisz, bo trzech zawodników będzie walczyło, zobaczymy jak to rozegra. Walczą, walczą do końca, jeszcze ostatni Dopingujemy, zawodnicy potrzebują naszego dopingu. Witam serdecznie wszystkich na 25. biegach niepodległościowych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Tradycyjnie spotykamy się pod pomnikiem Piłsudskiego, a później dopiero część biegowa. Serdecznie witamy na naszej części oficjalnej Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, pana Dariusza Zielińskiego. Witamy zastępcę burmistrza, pana Jana Wysokińskiego. Zanim poproszę o oficjalne otwarcie imprezy przez pana burmistrza, bardzo proszę delegację młodzieży o złożenie wieńca. Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy 25. niepodległościowych biegów w Górze Kalwarii. Jest mi niezmiernie miło Państwa powitać i podziękować, że przyjęliście zaproszenie. Obchody 11 listopada są wyjątkowe dla naszego narodu, dla naszych wszystkich mieszkańców. Wczoraj tu, przy pomniku, późnym popołudniem, a właściwie wieczorem, oddaliśmy hołd i pamięć tym, którzy walczyli za naszą ojczyznę. Bo 99 lat temu, po 123 latach niewoli, Polska niepodległa pojawiła się znów na mapach Europy. Ziściły się marzenia naszych przodków, którzy byli wychowani i urodzeni właśnie pod zaborami. Myślę, że ten cud listopadowy to niezwykłe, wyjątkowe dla naszego narodu wydarzenie stało się za przyczyną przede wszystkim oręża żołnierza polskiego, który walczył zarówno w insurekcji kościuszkowskiej, walczył w wojskach napoleońskich, walczył w powstaniach listopadowych, styczniowych, walczył w zrywach na Wielkopolsce i Śląsku. Walczył jako żołnierz Legionu Wojska Polskiego. Myślę, że to oręże, ta determinacja w dążeniu do niepodległości przyniosła tak wspaniały efekt w roku 1918. Pytanie, co niepodległość ma wspólnego ze sportem? Dlaczego w ten sposób czcimy właśnie tą wielką rocznicę? Otóż trzeba pamiętać, że pod koniec XIX wieku, już po powstaniu styczniowym, na terenie terytorium Polski, której nie było na mapie, ale pod zaborami powstawały tak zwane gniazda, czyli towarzystwa gimnastyczne, polskie towarzystwa gimnastyczne Sokół, które w piękny sposób krzewiły kulturę fizyczną, sport, ale również krzewiły wychowanie patriotyczne, wychowanie duchowe. Myślę, że wiele osób tak wychowanych, tak sprawnych, a jednocześnie z takimi wartościami zasiliło później szeregi pierwszej kadrowej, zasiliło szeregi Legionów Polski. Wy dzisiaj, szanowni Państwo, drogie dzieci, w ten sposób, poprzez wysiłek, poprzez rywalizację sportową, poprzez współzawodnictwo, oddacie hołd i pamięć tym, którzy za naszą ojczyznę oddawali krew, a często życie.
Także bardzo dziękuję, życzę dobrej rywalizacji, niech te biegi będą wielką radością i życzę dobrego świętowania. 20. biegi niepodległościowe w Górze Kalwarii uważam, 25. uważam za otwarte. Dziękujemy panu burmistrzowi. Rozpoczynają dziewczynki przedszkola, czyli rocznik 2011 i młodsi. Tu jest zimno, jest co tam będzie. Nawet 2 minuty dostałem. Startowały. Bardzo proszę, robimy tutaj miejsce, żeby dzieciaki mogły spokojnie dobiec. No, oczywiście uruchamiamy ręce i dopingujemy najmłodszych. Wielkie brawa dla nich. Za chwilę będziemy mieć najlepszą trójkę. Jeszcze kilka metrów. Wielkie brawa. Wszyscy oczywiście dostają medale. Wielkie brawa tam. Brawo dziewczynki, brawo za ambicje. Minutka jeszcze minutkę czekamy, tak? Sędziowie jak zwykle. I wystartowali. Dystans 200 metrów. Rodzice w asyście mogą oczywiście, uwaga. Jeszcze kilka metrów i tutaj bardzo ogromny przyczynnik. On nie wie. Teraz zobaczymy, walczymy do końca, nie kończymy, walczymy to. Brawo! 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 Brawo, brawo.
Gratuluję.2008-2007, dziewczęta, dystans 400 metrów, ta sama trasa, ciutkę dłuższa. Brawo, Zuza, dawaj, dawaj do końca, dawaj, brawo! Dawaj, dawaj do końca! Do końca biegaj, do końca biegaj! Szybciej, szybciej, ostatni metr biegu pola!
Ostrożnie tutaj. Trzecie. Jeszcze walka tutaj o czwarte, piąte miejsce. Teraz 2006-2005, dziewczęta 800 metrów. Po startu. Ta policja jest jeszcze długi dystans, można to nadrobić. I druga zawodniczka również po tym pierwszeństwa. A tutaj rywalizacja o trzecie miejsce. Zaraz zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. I kolejne zawodniczki. Okay.
Gratulujemy, dziękujemy i zapraszamy na bieg ostatniej kategorii wiekowej, rocznik 2004-2002. Brawo, brawo! Pierwsza! I uwaga, drugie, trzecie miejsce! To jest czwarty, piąty zawodniczki z Warki. Dopingujemy oczywiście, można jak najbardziej pomagać zawodniczkom. Mocne były. Także czekamy spokojnie, za 7 minut wasz start przed startem biegu Open. Ja tylko przypomnę, głównym organizatorem dzisiejszych zmagań jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii. Współorganizator to Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii. Pomoc wolontariuszy z budowlanki, policja, SP Straż Miejska, partnerzy, Klondajk, Samojacka, Podzamcze, Agropol, Cech Rzemiosł Różny, Sportnika, KR Sport, Mazowie Bank Spółdzielczy, Rzetnik Góra Kalwaria, patronat burmistrz miasta i gminy Góra Kalwaria. Przypomnę, dystans 5000 metrów, wystartuje około 200 zawodników. Trzymamy się pilota, pilot będzie prowadził bieg, pilot będzie też na końcu biegu. Trasa jest prawie taka sama jak w zeszłym roku, ci to pamiętają. Z tą różnicą, że biegniemy, jak wrócimy tutaj z jednostki po 1500 metrach, tutaj będziemy przebiegać przez linię startu mety, to nie biegniemy dalej do Linkowskiej, tylko zahaczamy o skarpę. I tam będziecie biec za mną. Panią to wypalimy. Dajemy, panie Rysiu, dajemy do przodu. Dajemy do przodu. Do przodu, damy radę. Damy radę. No i gratulacje za to, żeście państwo się odważyli, no.
ile mieszkańców z Góry Kalwarii w ogóle nie wyszło z domu, bo im zimno było, prawda? A nam także... jest gorąco, pogoda sprzyja. Jesteśmy dzieli. Pani Kasiu, do przodu tutaj, chodźcie.
właśnie miałem założyć i byłem pewien, że ona co najmniej trzecia będzie. Ja też bym proponował, żeby dla nas emerytów to była taka... Nie, Baweł. To znaczy w przyszłym roku to trzeba zrobić taką milę niepodległościową, bo to jest tam 1600 czy tego, to wtedy można pobiec. No. Nie, w przyszłym roku to 1918 trzeba przyjąć. Albo 1918. Wiek stulecia, jesteśmy zapisani 10 km. 1918. Trochę więcej niż mila. Prawie 2 km. Na co drugi, wiesz? Można sztafetę zrobić. Ja już proponuję sztafetę. No to bardzo dobrze. Słuchaj, no. Jest sztafeta. To ja się zapisuję. Ja będę startował tą sztafetę. Kilometr na kilometr. Organizacyjny. Organizacyjny. Ja będę kołowiec. Równe ręko, proszę Państwa, przewaga bardzo duża na 5 kilometrów. Super. Kolejny zawodnicy wypełniający podium. 15.45. 158. Andrzej Wojtka, RKL Posłuchy. Gratuluję. Dobry.
Karolina też. 77, Roman Gadus. 44, Piotr Kłos. Daje, dobra. 92, 83. To Jana Zielińska z numerem 80. Tomasz Leciborski z numerem 71. Michał Panabus z numerem 89. Sławomir Dajka. 197. Nie leczy się. Tomasz numer 12. Wojciech I. Ja przypomnę biegaczom, że udajemy się na grobówkę. Później o godzinie 13 rozpoczynamy dekorację. Także bardzo proszę o 13, żeby wszyscy się meldowali, bo później będzie rozlosowanie nagród wśród wszystkich uczestników. Warunek jest taki, trzeba mieć swój numer startowy. To 35, Jacek Koliński. Jacek, dobry jest. 24, Bogdan Zwierzyński. Brawo! 91. O, pierwsze miejsce, super. Agnaga Kraczyńska. 182, Katarzyna Kowalska. 42, Tomasz Sauerwart. Aż tam jeszcze z warki, czy nie znam. O, ładnie ci to. Chlewa jaka. Tomasz Raciborski, numerem 199, Arkadiusz Przydewski. Numerem 195, Artur Jagiński. Ja ten, dobry czas. Powiem zdania jest. Dzięki. Dzięki. Proszę, jeszcze paliwa. Jaki wynik? Gratuluję. Teraz mogę przyjąć. No, to jest wielki wysiłek, ale gratuluję. Dzięki.
Mistrz! Matce też dać! Brawo! Gratuluję! Tak? Będziesz dumny z taty, tak? Pięknie! Gratuluję! Zaraz może sam wystartuję. Ale co to za asysta? Asysta honorowa. Cały bieg, tak? Nie. Tak. Gratuluję. Na konkurencję. Dobrze. Ale ty po prostu się oszczędzałaś w tym biegu. Słucham? Oszczędzałaś się. No widzę właśnie, że nie jesteś mokra, bo wiatr nadążał cię. Tam pod górkę chyba jeszcze się. Nie, ta górka jest najgorsza. Tam trzeba... Dzięki. Tam trzeba ją wywrócić, niwelować. Tak, ja bym tam troszkę ją spłaszczyła. Jakiś wyciąg, coś ruchomego. A z kim biegłaś? A to były moje dzieciaki moje dawne. Znaczy uczniowie. Uczniowie. Dzieciaki dawne. No. Takie się ma albo nie ma. Ale to nie były moje osobiste. A, no tak. Nauczyciel ma swoje osobiste i ma swoje inne, nie osobiste. Starałaś się być ostatnia, ale nie udało się. Nie, nawet w tym roku to nie myślałam, bo już byłam ostatnia. No. Ze względu na numerek. Ale się nie udaje to często. Że nie forsowałaś się specjalnie, bo mogłaś tam zająć tam trzecie miejsce czy coś. Ale nie o to chodzi. No właśnie. To nie o to chodzi. Tak sobie, jak wiesz co, jak biegnę i na przykład są takie odcinki, gdzie się naprawdę męczę, bo to może nie widać, że jestem zmęczona, ale jestem. To myślę sobie, kurczę, no to w jakiejś intencji się biegnie. To tak pompa też nie zawsze, ale cześć. Jak się patrzę. Taka fajna jest atmosfera. No super atmosfera. No fajna, atmosfera jest rewelacja. Tutaj taki chłopaczek wzruszył, bo bieg, tak, nie wiem. 13 lat. I chcą mu dać medal, on mówi, nie, bo ja poza konkurencją biegłem. Oj, to i uczciwość świadczy, nie radę. No. Ty pan tu jak przyjechałem, to ta inspiracja, jak usłyszałem to, mówił pan to nagranie, to wszystko to właśnie chciało biec. No. No to się cieszę. Tak trzymać będzie no, dzięki. Numer sprawdza, bo nie. Pięknie, gratuluję ci, proszę medal, poczekaj, tutaj osobiście ci wręczę. I co, czekasz na rodziców? No. Brawo! Konsumpcje, regeneracje, wszystko spotykamy się i pani. I pani. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 25, no. A ja opóźniłem się, nie? Ale w przyszłym roku ta atmosfera, nie? No pan był, to jest piękna rzecz. Ja dowiedziałem się, że to 25 bieg. Piękna sprawa, nie? Ja, no piękna i ja... myślę, że przyszły rok to będzie wyjątkowy w ogóle. Wyjątkowa i oprawa i wyjątkowa aha. Też atmosfera. Aha, aha. Bo myślę, że też biegowo spróbujemy coś zrobić, żeby jeszcze więcej osób przyciągnąć. No bo cóż, może 5-10 km to dla wszystkich jest takie zbyt duże wyznanie. Może właśnie pobiegniemy też
też taki, nie wiem, bieg na 1918 metrów dla słabszy, na tych słabszych, ale żeby ich zainspirować. Dokładnie tak, i na tym ta sztuka polega. No. Ja biegam, nie? Ale mówię, trochę antybiotyk biorę, spóźniłem się, bo chciałem się przymierzyć, nie? Ale poszedłem do kościoła Mariany, nie sprawdziłem wcześniej, bo tak ten poszedł, nie? Bo ja biegam i kulturystykę i inne historie, nie? I to mnie fascynuje. I przyszedłem, mimo pogody, nie była specjalna, ale to mi się to pociąga, nie? I... Super. No jak bardzo dziękuję. Liczymy, że około 6 w ogóle biegać. Super. Ale fajnie, widać co. Powiedział, że nie, że nie ruszamy się. Kategoria Open kobiet. Trzecie miejsce Monika Jusińska z Warszawy. Zapraszamy. Drugie miejsce. No mamy takie dziwne nazwisko. Zimik. Drugie miejsce Zimik. No, a zwycięzczynią została Marta Jusińska. No cóż, ale my dokonujemy swojego dzieła. Gratuluję, bardzo dziękuję. Gratulujemy. No czekamy, no zdjęcie będzie niekompletne, moim zdaniem. Będzie kompletnie, w sumie może pani stanąć na tym i pod... Dziękujemy paniom, zapraszamy panów. Trzecie miejsce. Łukasz Więckowski. Drugie miejsce Andrzej Wojtczak. A zwycięzcą został Ilia Sławeński. Gratuluję. Cieszę się. Gratuluję. Brawo. Jest z nami również dyrektor Szepka Kultury, jeden z współorganizatorów dzisiejszego biegania. Przyda nam się do wręczania pucharów. Dziękujemy. Przechodzimy teraz do poszczególnych kategorii, ale zaczniemy od najstarszej zawodniczki i najstarszego zawodnika. Najstarszą zawodniczką jest pani Anna Gawraczyńska z Warszawy. Najstarszym zawodnikiem jest pan Tomasz Hołowacz, również z Warszawy. Najlepszą zawodniczkę z Gminy Góra Kalwaria i najlepszego zawodnika. Zaczynamy od pań. Najlepszą panią okazała się pani Joanna Dąbrowska z Baniochy. A najlepszym zawodnikiem również z Baniochy okazał się Dawid Gładecki. Zaczynamy od kobiet w poszczególnych kategoriach wiekowych. K20. Trzecie miejsce Natalia Wróblewska. Drugie miejsce Monika Jusińska. A pierwsze Marta Jusińska. Na razie K30 już, jak zaczęliśmy, to dziewczyny spóźnialskie.
Wracamy jeszcze do K20. K40, trzecie miejsce Teresa Bogumił, drugie miejsce Agnieszka Brogowicz-Tępniewska, a pierwsze miejsce Elżbieta Deska. Brawo. K50. Zapraszamy panie. Drugie miejsce. Były tylko dwie panie w tej kategorii, więc drugie miejsce Teresa Mikoś, a pierwsze miejsce Joanna Polczyk. W kategorii K60 była tylko jedna pani, jednocześnie najstarsza zawodniczka, pani Anna Gawraczyńska. Zapraszamy ją ponownie. Kamil Lubowiecki, drugie miejsce Łukasz Więckowski i pierwsze miejsce Andrzej Wojczak. Kategoria M30, zapraszamy teraz. Trzecie miejsce Marcin Bielski, drugie miejsce Marcin Tomczak, a pierwsze miejsce Piotr Konopał. Trzecie miejsce Mirosław Pasek, drugie miejsce Paweł Kącki, a zwycięzcą Andrzej Deneka. Kategoria M50. Trzecie miejsce Jacek Nowocień, drugie miejsce Marek Mazur i pierwsze miejsce Marek Pociek. I ostatnia kategoria wiekowa, mężczyzn M60, trzecie miejsce Waldemar Walczak, drugie miejsce Ryszard Wolszak i zwycięzcą został Tomasz Klepacki. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do udziału w biegach niepodległości w Górze Kalwarii. Góra Kalwaria to niezwykłe miejsce. Tu, gdzie stoimy w roku 1921, przybył marszałek Józef Piłsudski, który właśnie ulicą księdza Sajny, wówczas senatorską, udał się na błonie Góry Kalwarii, żeby
dekorować bohaterów wojny polsko-bolszewickiej z roku 1920. Udekorował krzyżem Virtuti Militari bohaterów tej wojny, kawalerzystów, 114. Gratuluję Państwu, w ten sposób oddajemy hołd i pamięć tamtemu okresu czasu, kiedy nasi przodkowie o wolną i niepodległą Polskę walczyli, oddawali krew, oddawali życie. My dzisiaj, Państwo dzisiaj oddali swój wysiłek, dając wyraz pięknemu patriotyzmu. Za to z całego serca dziękuję. Dziękuję za atmosferę tych biegów, była ona niezwykła, bardzo sympatyczna. Było wiele uśmiechu, radości, miłych słów i to dzięki Państwu ta atmosfera była taka stworzona. Także jeszcze raz kłaniamy się Państwu bardzo nisko. Gratulujemy zwycięzcom, ale w tym biegu nie było pokonanych. Wszyscy są zwycięzcami. Wielkie brawa dla Państwa, a chciałem również przy okazji podziękować i pogratulować organizatorowi tych biegów, czyli Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji na czele z panem dyrektorem Pawłem, który dzisiaj prowadzi tą imprezę. Dziękuję za współudział panu dyrektorowi Ośrodka Kultury, panu Dariuszowi Falanie. Gratuluję i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej pięknej imprezy. A Państwa zapraszam serdecznie do Góry Kalwarii przy różnych okazjach, nie tylko sportowych, ale jesteśmy już wszyscy umówieni na kolejne spotkanie za rok, żeby w wyjątkowy sposób obejść tutaj w Górze Kalwarii rocznicę stulecia odzyskania niepodległości. Dziękuję i zapraszam do Góry Kalwarii. Góra Kalwaria zapisała się do takiej inicjatywy ogólnopolskiej stulecie biegu, czyli będzie w 100 miejscowościach na dystansie 10 km równorzędny bieg o tej samej porze. Góra Kalwaria też będzie startować, także warto śledzić nasze strony. Będą zapisy, myślę, że już na początku roku do takiego ogólnopolskiego biegu się zapisać.